Punktem wyjścia pochodzenia grup ludzkich i ich migracji jest określenie genotypu ludzkiego, który z pokolenia na pokolenie zmienia się, ale zachowuje podstawową informację przekazywaną przez przodków. Do ustalenia pochodzenia biologicznego zastosowano tutaj geny męskie, a dokładnie haplogrupę, czyli zapisaną na chromosomie informację o kolejnych mutacjach, które dodają do podstawowego zapisu dodatkowe dane genetyczne, zachowując jednak poprzednie. Na podstawie rodzaju, ilości, czasu powstania i rozmieszczenia mutacji chromosomu Y ustalono nazwy haplogrup. Oznaczono je wielkimi literami, od A do T, oraz cyframi i małymi literami dla odnotowania kolejnych mutacji, powstałych później w kolejnych pokoleniach ludzi. Pierwszy Homo sapiens ma zatem haplogrupę Y-DNA0. Kolejne zmiany w haplogrupie oznacza się jako A1 i tak dalej. Proces kształtowania się pierwszych Homo sapiens rozpoczął się na kontynencie afrykańskim w czasach przedostatniego zlodowacenia, ponad 300 tysięcy lat temu. Przekonuje o tym odkrycie najstarszych szczątków Homo sapiens w Maroku, z tego właśnie okresu. Pierwsze wyjścia z Afryki, człowieka gatunku Homo sapiens, miały miejsce dużo wcześniej niż sugerowały do niedawna dominujące naukowe poglądy. Przełomowe okazało się odkrycie w jaskini Misleia w pobliżu góry Karmel w Izraelu, gdzie znaleziono szczątki pierwotnego Homo sapiens, pierwszego migranta z Afryki, datowane na około 200 tysięcy lat. Dzięki nowym odkryciom są dowody, że człowiek współczesny dotarł w głąb Azji, aż po centralne i południowe Chiny, już około 100 tysięcy lat temu. Badania genetyczne wskazują jednak, że wszystkie żyjące dziś, nieafrykańskie ludzkie populacje, wywodzą się od jednej, niewielkiej grupy żyjącej w Afryce około 70 tysięcy lat temu. Co zatem stało się z potomkami pierwszych migrantów z Afryki sprzed 200 tysięcy lat? Przyczyną ich zniknięcia, według przypuszczeń badaczy, jest masywne zjawisko geofizyczne, które około 75 tysięcy lat temu doprowadziło do traumatycznych wydarzeń. Ich skutkiem stała się drastyczna depopulacja gatunku Homo sapiens. Zjawisko to zostało wyczerpująco wyjaśnione w opracowaniu Początki ludów Europejczycy Słowianie. Po tym wydarzeniu, od nowa, zasiedlanie świata, rozpoczęła część ocalałych w Afryce, przedstawicieli Homo sapiens. Około 70 tysięcy lat temu ruszyli oni w kierunku Półwyspu Arabskiego. Y-DNA zamieszkałych na Półwyspie Arabskim ludzi określa się jako CT, co oznacza, że kolejne grupy ludzkie, zasiedlające cały świat, są ich krewnymi i posiadają podstawowy zespół mutacji, które cechowały migrantów z Afryki z około 70 tysięcy lat temu. Dzieje najwcześniejszych Europejczyków związane są z rodem genetycznym Y-DNA, określanym jako C. Ludzie, cechujący się haplogrupami C1 oraz C2, wyodrębnionymi z rodu C1, powstałego na obszarach azjatyckich, około 45 tysięcy lat temu dotarli do Europy. Stało się to w czasach, kiedy znaczna część kontynentu skuta była lodem. Najstarsze dowody archeogenetyczne pobytu ludzi z haplogrupą C1 w Europie znaleziono w Belgii. Badaniem wykazało haplogrupę C1A2. Szkielet, znaleziony w Czechach, również wykazał haplogrupę Y-C1A2. W Kostenkach, we wschodniej Europie, znaleziono szczątki mężczyzny z haplogrupą C1B. Jak dowodzą szczegółowe badania, Homo sapiens z haplogrupą C1 charakteryzował się niskim wzrostem, wynoszącym nieco ponad 160 cm, ciemną karnacją skóry, brązowymi włosami oraz ciemnymi oczami. Kolejny ród, który w zbliżonym czasie, jak przedstawiciele rodu C, pojawił się w Europie, charakteryzuje się haplogrupami męskimi Y-DNA, określanymi jako K. Podobnie, jak wymienieni poprzednio pierwsi Europejczycy, również wywodzi się z grupy, mającej cechy haplogrup od C do T. Najstarsze ślady genetyczne tej społeczności
odkryte zostały w szczątkach kostnych w jaskini, na terenie Rumunii. Wiek znaleziska szacowany jest na około 42 tysiące lat, zaś haplogrupa, uwzględniając kolejne mutacje, określona została jako K2A1. Badania wykazały, że człowiek z haplogrupą K2A1 pod względem genetycznym, jak i antropofizycznym, posiadał cechy zarówno Homo sapiens, jak i Neandertalczyka. Potwierdziły to analizy genetyczne, którym wykazały, że jego DNA, w około 11%, jest identyczne z genomem neandertalskim. Społeczność neandertalska, początkowo zamieszkująca spore obszary w Europie i Azji, w toku dalszych dziejów została wyeliminowana. Proces ten został przedstawiony w opracowaniu Początki ludów Europejczycy. Wspólnie z rodem K2A1 ludność z haplogrupą C1, od około 43 tysięcy do około 26 tysięcy lat temu, tworzyła, na rozległych obszarach europejskich, tak zwaną kulturę oryniacką. Dziełem tej społeczności są na przykład wspaniałe obrazy naskalne z jaskiń europejskich, czy rzeźby figuralne kobiet. Następna grupa ludzka, która pojawiła się w czasie paleolitu w Europie, charakteryzowała się haplogrupą I. Jak wszystkie dotychczas prezentowane, jej historia sięga rodu genetycznego określonego jako C.T. na Półwyspie Arabskim. Ludność z haplogrupą I wyodrębniła się bezpośrednio z rodu genetycznego IJ, powstałego około 45 tysięcy lat temu, żyjącego prawdopodobnie na obszarze między Mezopotamią a Kaukazem. Najstarsze szczątki ludzkie, sprzed około 31 tysięcy lat, zawierające haplogrupę I, znaleziono w jaskini, w pobliżu austriackiego miasta Krems. Pod względem antropofizycznym, populacja będąca nosicielem haplogrupy I, prezentowała typ silnie zbudowanego człowieka. Charakteryzował się on wysokim wzrostem, sięgającym średnio 183 cm. Według współczesnych rekonstrukcji, człowiek tego typu miał ciemniejszą karnację skóry oraz jasne niebieskie oczy. W tym samym czasie, podobnie jak grupy charakteryzującej się haplogrupą I, do Europy trafili przedstawiciele rodu genetycznego, określonego jako F. Ma on wspólnych przodków w ludziach będących nosicielami zespolonej haplogrupy C, T. Szczątki najstarszych przedstawicieli rodu F, który znalazł się w Europie, odkryto na terenie Czech. Ich wiek określa się na około 30 tysięcy lat. Ludzie, charakteryzujący się haplogrupami I oraz F, wraz z poprzednikami, uczestniczyli w tworzeniu kolejnych kultur europejskich czasów paleolitu, w tym kultury greweckiej oraz następnie kultury magdaleńskiej. Wytworem tych społeczności jest sztuka w postaci np. malowideł naskalnych, czy rzeźb tzw. Wenus. Pochodny haplogrupy I posiada obecnie około 20% wszystkich mężczyzn zamieszkujących kontynent europejski. Największe liczebnie populacje z haplogrupą I, 1 zamieszkują Europę Północną, zaś z haplogrupą I, 2 Europę Południową, głównie obszar Bałkanów. Kolejną społecznością, która pojawiła się w paleolitycznej Europie, reprezentują grupy ludzkie z pochodnymi haplogrupy R. Ludność z tym genetycznym znacznikiem, podobnie jak pierwsi mieszkańcy Europy, należy do wielkiej społeczności, mającej wspólnych przodków nosicieli zespolonej haplogrupy C, T, a następnie haplogrupy K. Kolejne mutacje, prowadzące do wyodrębnienia się rodu K2B, powstały na obszarze Azji Wschodniej, około 48 tysięcy lat temu. Z grupy tej wyłonili się na tym obszarze ludzie z haplogrupą K2B2. Z niej wyodrębniła się grupa ludzka z haplogrupą P1. Z tej społeczności, około 27 tysięcy lat temu, powstała grupa, która dała początek wszystkim liniom genetycznym haplogrupy R. Proces ten potwierdzają znaleziska archeologiczne, w tym odkrycie w miejscowości Malta, nad wschodnio-syberyjskim jeziorem Bajkał, szczątków dziecka sprzed 24 tysięcy lat. Badania genetyczne wykazały, że szkielet zawierał wyjściową haplogrupę R.
trudniące się łowiectwem i zbieractwem grupa ludzka, w której żyło to dziecko, od 24 do 15 tysięcy lat temu tworzyła na obszarze od Górnej Angary, do jeziora Bajkał, tak zwaną kulturę Malta, Buret. Ich życie skupione było głównie na polowaniu na lisy polarne, nosorożce włochate, mamuty i żubry. W efekcie, z tej społeczności, na obszarze Syberii Południowej, około 23 tysiące lat temu, wyrosły dwie główne grupy genetyczne charakteryzujące się haplogrupami R1a oraz R1b. W ślad za przemieszczającymi się stadami zwierząt, ludność z tymi cechami genetycznymi, skierowała się następnie na zachód Eurazji. Pierwsi, na razie nieliczni ludzie z haplogrupą R, od około 14 tysięcy lat byli już w Europie. Dowodzą tego odkrycie w miejscowości Villa Bruna we Włoszech, gdzie odnaleziono szczątki ludzkie z haplogrupą R1b. We Francji, znaleziono z kolei kości ludzkie sprzed około 10 tysięcy lat. Genetykom udało się wyodrębnić z nich próbki zawierające haplogrupę R. W toku następnych dziejów, ruszyły do centrum i na zachód kontynentu europejskiego kolejne fale ludności, charakteryzującej się haplogrupami pochodnymi, haplogrupy R, to jest haplogrupami R1b oraz R1a. Według wybitnego genetyka z Laboratorium Genetyki Populacji Ludzkiej, na Uniwersytecie Stanforda, w Stanach Zjednoczonych, profesora Petera Underhilla, na ziemiach Polski, około 10 tysięcy lat temu doszło do wyłonienia się ze społeczności charakteryzujących się haplogrupami R1a, kolejnych grup ludzkich, które później były istotną częścią procesu etnogenezy Słowian, także ludów określanych jako germańskie, a także aryjskie. Wśród obecnych Hindusów, osoby z haplogrupą R1a, Z93, stanowią znaczący odsetek ludności Indii, zaś wśród Braminów, najwyższej kaście kapłańskiej, liczebność mężczyzn z haplogrupą R1a, Z93 wynosi w niektórych regionach, do 75%. Na podstawie badań genetycznych przeprowadzonych przez zespół Dorona Behara, wiadomo również, że haplogrupę R1a, a dokładniej, haplogrupę R1a, Z93 jest obecna u ponad 50% aszkenazyjskich lewitów, czyli swego rodzaju kaści kapłanów społeczności żydowskiej. Prezentacja tego zagadnienia zostanie przedstawiona w następnych filmach. Zapraszam do wstawienia lajków, subskrybowania kanału oraz do zapoznania się z kolejnymi opracowaniami i filmami.